Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wszystkich Was zgromadzonych przed monitorami różnej wielkości bardzo serdecznie witam Bożym Słowem, które jest zapisane w Psalmie 94, w 19 wierszu. Pociechy Twoje rozweselają duszę moją w licznych utrapieniach serca mego. Niech i to nabożeństwo będzie dla nas taką pociechą, która nasze serca rozweseli. Tego Wam i sobie z całego serca także życzę. Moi drodzy, ogłoszenia. Zapraszam wszystkich gorąco i serdecznie przed monitory w niedzielę o 10:30, zarówno na Facebooku, jak i na platformie Twitch, i wtedy odbędzie się nasze regularne niedzielne nabożeństwo. Wszystkich serdecznie i gorąco zapraszam. I przypominam jednocześnie, że na profilu facebookowym parafii, Parafia Ewangelicka Augsburska w Opolu, oraz na moim prywatnym, Wojciech Pracki, dostępne są filmy z nauką konfirmacyjną, także upubliczniane są codzienne refleksje nad Bożym Słowem z telewizji, z chrześcijańskiej telewizji internetowej HTI, i także na HTI można oglądać szkółki niedzielne. Także gorąco i serdecznie zapraszam do korzystania z tej nowoczesnej formy realizowania naszej pobożności. Moi drodzy, to są tymczasem wszystkie ogłoszenia. W imię Boże będziemy śpiewali pierwszą pieśń numer 121. Pierwsza pieśń numer 121, a później zaśpiewamy introit 36. 121, introit 36. Jedno mnie.
rozdział 36, 36. Z głębokości wołam do Ciebie, Panie, Panie, wysłuchaj głosu mojego. Panie, jeżeli będziesz zważał na winy, Panie, któż się ostoi? U Ciebie jest odpuszczenie, aby się Ciebie bano. Kyrie eleison, Chryste eleison, Chryste zmiłuj się. Kyrie eleison, Panie zmiłuj się. Zgładź, o Panie Boże, wszystkie grzechy oraz nieprawości nasze. Baranku Boże, niewinny, na krzyża pniu umęczony, Ty byłeś zawsze cierpliwy, u ludzi wszakże wskarcony. Bez Ciebie ni zbawienia, ni łaski odpuszczenia. Ulituj się, o Jezu, Jezu. Módlmy się. Miłosierny Boże nasz i Ojcze, dziękujemy Ci, że za grzechy nas wszystkich ludzi wydałeś na śmierć krzyżową swojego Syna. Spraw łaskawie, abyśmy wytrwali aż do końca naszych dni w wierze i w moc krzyża Twojego Syna, przez którego racz nas wysłuchać w Duchu Świętym, Pocieszycielu naszym. Pan niech będzie z Wami i z Duchem Twoim. Wsłuchajmy się w skupieniu w Boże Słowo, które jest zapisane w Starym Testamencie u proroka Izajasza w 54 rozdziale od 7 do 10 wiersza. Na krótką chwilę porzuciłem Cię, lecz znów Cię zgromadzę w wielkiej miłości. W przystępie gniewu zakryłem swoją twarz na chwilkę przed Tobą, lecz w wiecznej miłości zlitowałem się nad Tobą, mówi Pan, Twój Odkupiciel. Bo tak jest u mnie jak w czasach Noego, jak przysiągłem, że wody z czasów Noego nie zaleją ziemi, tak przysięgam, że już nie będę się gniewał na Ciebie i nie będę Ci robił zarzutów. A choćby się góry poruszyły i pagórki zachwiały, jednak moja łaska nie opuści Cię, a przymierze mojego pokoju nie zachwieje się, mówi Pan, który się nad Tobą lituje. A błogosławieni są wszyscy ci, którzy słuchają Słowa Bożego i strzegą Go. Amen. Natomiast Ewangelia na dzisiejsze popołudnie jest zapisana u Jana w 12 rozdziale od 20 do 26 wiersza. A byli niektórzy Grecy wśród tych, którzy pielgrzymowali do Jerozolimy, aby się pomodlić w święto. Ci tedy podeszli do Filipa, który był z Betsaidy w Galilei, z prośbą, mówiąc: Panie, chcemy Jezusa widzieć. Poszedł Filip i powiedział Andrzejowi, Andrzej zaś i Filip powiedzieli Jezusowi. A Jezus odpowiedział im, mówiąc:
Nadeszła godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli ziarnko pszeniczne, które wpadło do ziemi, nie obumrze, pojedynczym ziarnem zostaje. Lecz jeśli obumrze, obfity owoc wydaje. Kto miłuje życie swoje, utraci je, a kto nienawidzi życia swego na tym świecie, zachowa je ku żywotowi wiecznemu. Jeśli kto chce mi służyć, niech idzie za mną, a gdzie ja jestem, tam i sługa mój będzie. Jeśli kto mnie służy, uczci go Ojciec mój. Bądź pochwalony, Panie Jezu. Chwała Tobie, Jezu Chryste. Naszą odpowiedzią na Boże Słowo, które usłyszeliśmy, niech będzie wyznanie wiary według słów apostolskiego symbolu. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Marii Panny, umęczon pod Poncjuszem Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa. Siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, skąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, społeczność świętych, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie i żywot wieczny. Amen. Amen, amen, amen. Moi drodzy, zaśpiewamy następną pieśń, numer 620. 620. 620. Oh, my God.
Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa, miłość Boga Ojca i społeczność Ducha Świętego niechaj będą z nami wszystkimi odtąd, aż na wieki wieków. Amen. Boże Słowo, w które chcemy się wsłuchać, to psalm 84 w całości. Psalm 84 zachęcam do lektury indywidualnej, także w domu po nabożeństwie. Brzmi następująco. O, jak miłe są przybytki Twoje, Panie zastępów! Dusza moja wzdycha i omdlewa z tęsknoty do przedsionków pańskich. Serce moje i ciało woła radośnie do Boga żywego. Nawet wróbel znalazł domek, a jaskółka gniazdo dla siebie, gdzie składa pisklęta swoje. Tym są ołtarze Twoje, Panie zastępów, Królu mój i Boże mój. Błogosławieni, którzy w domu Twoim mieszkają, nieustannie Ciebie chwalą. Błogosławiony człowiek, który ma siłę swoją w Tobie, gdy o pielgrzymkach myśli. Gdy idą przez wyschłą dolinę, wydaje im się obfitującą w źródła, jakby przez wczesny deszcz błogosławieństwami okrytą. Z mocy w moc wzrastają, aż ujrzą prawdziwego Boga na Syjonie. Panie, Boże zastępów, usłysz modlitwę moją, nakłoń ucha Boże Jakuba. Boże, tarczo nasza, wejrzyj i spójrz na oblicze pomazańca swego, albowiem lepszy jest dzień w przedsionkach Twoich niż gdzie indziej tysiąc. Wolę stać raczej na progu domu Boga mego niż mieszkać w namiotach bezbożnych, albowiem słońcem i tarczą jest Pan Bóg. Łaski i chwały udziela Pan, nie odmawia tego, co dobre tym, którzy żyją w niewinności. Panie Boże zastępów, błogosławiony człowiek, który ufa Tobie. Panie i Boże zastępów, daj, byśmy i my byli przez Ciebie błogosławieni, bo Tobie ufamy. Daj nam wsłuchać się w Twoje słowo, daj je głosić z mądrością. Przez Jezusa Chrystusa, Pana i Zbawiciela. Amen. Zanim zacznę, to pozdrawiam serdecznie Cieszyn, Opole, Chmielowice, Świnoujście i za pozdrowienia także dziękuję, bo tutaj jestem w stanie odczytać. Pozdrawiam też wszystkich, którzy przez Twitcha nas oglądają, ale tu akurat nie mam podglądu na to, kto i gdzie. Moi drodzy, ten psalm jest takim psalmem bardzo radosnym. Wychwala sytuację, kiedy można przebywać w świątyni, kiedy można się modlić. Czym jest świątynia, czy może właściwie bardziej należałoby powiedzieć, czym była świątynia dla Izraelitów? Dlaczego autor psalmu, czy właściwie autorzy, bo to są synowie Koracha, tak bardzo wychwalają tę możliwość odbywania pielgrzymek i możliwość przebywania w świątyni? Moi drodzy, żeby zacząć dobrze, trzeba zacząć od początku. Transmisja internetowa umożliwia mi to, że mogę pracować w oparciu o obrazy. Ten obrazek, który tutaj przed sobą trzymam i który mam nadzieję na ekranach waszych widzicie, to jest rysunek przedstawiający namiot zgromadzenia. Przypomnę tylko, że Mojżesz otrzymał od Pana Boga na Synaju takie polecenie, żeby zachęcił lud do tego, by zbudowali mu namiot zgromadzenie, takie miejsce, gdzie Pan Bóg miał przebywać i gdzie znajdowały się jego święte przedmioty. I widzimy tutaj dziedziniec, to wszystko tutaj to jest dziedziniec i na dziedzińcu znajduje się ołtarz całopalny, to tutaj na tym ołtarzu wszystkie ofiary były spalane, ofiary z płodów rolnych, na przykład zboże, oliwa, ale także zwierzęta odpowiednio przygotowane. Były tam różne misy, takie, które służyły obmyciom rytualnym kapłanów i cały ten sprzęt potrzebny do spalania. To był dziedziniec
dziedziniec namiotu zgromadzenia i ołtarz całopalny. I sam namiot zgromadzenia, to jest tutaj ten namiot, który widzimy w przekroju, on się składał z przedsionka, to jest tutaj ta część, potem z miejsca świętego, to jest ta środkowa, i na samym końcu było miejsce najświętsze. Dzieci, które chodzą na lekcje religii, doskonale potrafią to opisać, bo ich bardzo mocno z tego już maglowałem, a starszym przypomnę. W miejscu świętym znajdowało się kilka świętych przedmiotów. Siedmioramienny świecznik, stół na chleby pokładne i ołtarz kadzidlany. Tak sobie Pan Bóg zażyczył, tak to Izraelici mieli wykonać. Natomiast tutaj z tyłu, w miejscu najświętszym, za zasłoną, zlokalizowana była Arka Przymierza, w której mieściły się, moi drodzy, kamienne tablice z przykazaniami. Tutaj jeszcze mam nadzieję, że będziecie widzieć, to jest właśnie Arka Przymierza. A kto nie widzi, to może sobie obejrzeć Indiana Jonesa, pierwszą część, Poszukiwacze zaginionej Arki. Tamten model jest bardzo dobrze odwzorowany. Moi drodzy, tak wyglądała, jeszcze pokażę tutaj, tak wyglądało miejsce szczególne, namiot zgromadzenia. I bardzo podobnie wyglądała świątynia w Jerozolimie. Psalmy prawdopodobnie powstały w momencie, kiedy już świątynia w Jerozolimie przez króla Salomona została wybudowana. I ona się stała takim miejscem szczególnym, bo kiedy jeszcze był namiot zgromadzenia, to Izraelici mieli go ze sobą w trakcie wędrówki. Później przez okres sędziów, zanim powstała świątynia, ona stała w określonym miejscu, można było do niej pielgrzymować. Natomiast w momencie, kiedy Salomon wybudował świątynię jerozolimską, wszystkie święte przedmioty przeniesiono właśnie do świątyni i w dokładnie takim samym architektonicznym odwzorowaniu umieszczono w tejże świątyni. I w tym momencie stała się ona dla kultu Boga Jahwe takim miejscem szczególnym i wyjątkowym. Jedna, jedyna świątynia w całej ziemi obiecanej. Nie było innych świątyń, tylko ta. Jedna, jedyna świątynia, gdzie Izraelici pielgrzymowali z całego świata, można powiedzieć, nie tylko z terenu swojego państwa, czy później państwa północnego i południowego, ale wszędzie, gdzie Żydzi byli rozproszeni na świecie, to z każdego tego miejsca podróżowali do świątyni jerozolimskiej. Podróżowali, żeby składać ofiary, bo tylko tam można było składać ofiary. No, przypomnijmy sobie rodziców Pana Jezusa, którzy przychodzą z małym Jezusem do świątyni złożyć ofiarę z dwóch synogarlic. To są takie gołębie, gatunek gołębia. Przychodzą do tej świątyni i składają ofiarę właśnie za narodzenie pierworodnego syna. Później Jezus, kiedy ma 12 lat, idą na święto Paschy najprawdopodobniej, bo też właściwie religijnym obowiązkiem Izraelity było, żeby święto Paschy spędzać w świątyni i tam składać swoje ofiary Panu Bogu. Jom Kippur, Dzień Pojednania, tak samo. Później Zielone Święta, kiedy to było takie dziękczynne święto żniw za pierwsze płody rolne wiosną. Więc tych okazji do podróżowania do Jerozolimy było bardzo dużo i w Zielone Święta na przykład czytamy w Dziejach Apostolskich, że Partowie, Medowie, Elamici i tak dalej, Żydzi z różnych zakątków świata przychodzili, którzy już nie mówili ani po hebrajsku, ani po aramejsku, tylko językami tych ludów, wśród których mieszkali, żeby dopełnić religijnego obowiązku. Dla każdego Żyda pobyt na dziedzińcu świątyni, bo do środka nie było można wejść, tylko kapłani mieli wstęp, było szczególnym religijnym przeżyciem, było czymś niezwykłym. I nie dziwi tutaj właściwie treść tego psalmu 84, gdzie ta hebrajska poezja sugeruje nam, że faktycznie jest to miejsce szczególne, wyjątkowe, wybitne, nieporównywalne z żadnym innym na całym świecie. Miejsce, gdzie przebywa Bóg, miejsce, gdzie tę Bożą bliskość można odczuwać w sposób bardzo, bardzo bezpośredni. Moi drodzy, jakie to ma odniesienie do nas? To jest niezwykle ważne. My jesteśmy w szczególnej sytuacji w ostatnich tygodniach, jeszcze pewnie w najbliższych tygodniach ta szczególna sytuacja będzie trwała, kiedy to nie możemy przyjść do naszych kościołów. I obojętnie, czy to będzie Kościół Jezusowy w Cieszynie, Pani Reniu, czy to będzie Kościół w Haszlachu,
czy to będzie nasz Kościół tutaj w Opolu, czy kościoły filialne, czy właściwie wszystkie inne. Jesteśmy skazani na to, żeby przeżywać nabożeństwa w naszych domach. Miałem przyjemność porozmawiać z kilkoma paniami w tym tygodniu z naszej parafii i wszystkie wyraziły taką tęsknotę, że wie ksiądz, no fajnie, że te nabożeństwa w internecie są, doceniamy to, ale z drugiej strony to jest takie dziwne, kiedy siedzi się w domu i właściwie nie wiadomo, czy siedzieć i oglądać, czy wstać, kiedy trzeba wstać podczas liturgii albo podczas czytania tekstów biblijnych, czy siedzieć. Moi drodzy, z tym dylematem was zostawiam, nierozstrzygnego. Natomiast jest to sytuacja wyjątkowa. I te wszystkie panie powiedziały mi coś, co mogę sprowadzić do wspólnego mianownika. Mianowicie, że tęsknią za zwykłym, normalnym, niedzielnym nabożeństwem. To jest też ten atut, Brzeg też serdecznie pozdrawiam. To jest też ten atut, moi drodzy, że po nabożeństwach, tak jak w naszej parafii to jest zwyczaj, możemy sobie porozmawiać, pośmiać się, pożartować, podzielić się tym, co u nas nowego, dobrego albo gorszego się dzieje. Teraz tej możliwości niestety nie mamy, pozostał internet i pozostały rozmowy telefoniczne. Stąd ta tęsknota za sobą nawzajem, ale też za Bogiem, za normalnym nabożeństwem. Tak samo za możliwością przystąpienia do stołu Pańskiego w czasie, kiedy ta komunia z pewnością jest nam potrzebna i za nią tęsknimy. Moi drodzy, możemy podpisać się pod tym, co psalmiści, co synowie Koracha napisali, że nawet jaskółka ma swoje gniazdo, że nawet wróbel ma gdzie mieszkać. I to przebywanie w świątyni jest dla nas szczególne. Może właśnie tym bardziej doceniamy nabożeństwo wtedy, gdy nie możemy w nim uczestniczyć w sposób bezpośredni. Kochani, chcę powiedzieć wam coś dobrego, coś pozytywnego. Sytuacja, jaka jest, każdy widzi i musimy to, brzydko mówiąc, przyjąć na klatę. I właśnie dlatego Kościół, całe szczęście, to nie jest tylko budynek, to nie jest tylko to wnętrze, w którym ja akurat się znajduję. To jesteśmy my, to jesteś ty, to jestem ja. To jest ta niewidzialna więź w Jezusie Chrystusie, która nas wszystkich ze sobą łączy, jednoczy. To jest Kościół. Zatem, gdy pytamy o Kościół, nie należy używać słowa, co to jest Kościół, tylko kto to jest Kościół. Kościół to jesteśmy, moi drodzy, my wszyscy, ty i ja, wszystkich, którzy łączy wyznawanie Jezusa Chrystusa. Tak jak dzisiaj miało to miejsce w wielu kościołach i w wielu naszych domach, gdy w południe z inicjatywy papieża Franciszka wspólnie zmawialiśmy słowa modlitwy pańskiej. To jest Kościół. Niezależnie, gdzie jesteśmy geograficznie, czy akurat teraz siedzimy na kanapie, czy na krześle, czy na dywanie, czy jakkolwiek to nabożeństwo przeżywamy i inne nabożeństwa, które równolegle się w kilku naszych parafiach dzieją i są transmitowane. Jesteśmy Kościołem i to nas jednoczy. Jesteśmy kimś. I moi drodzy, właśnie ta myśl, że Kościół to nie tylko to jedno jedyne miejsce, ale Kościół w tym momencie jest w naszych domach. W naszych domach to nabożeństwo się odbywa. Kościół jest za każdym razem. Pan Jezus mówi, gdzie dwóch lub trzech gromadzi się w moim imieniu, tam jestem pośród nich. I moi drodzy, zatem Kościół święty, żywy, prawdziwy, apostolski, wyznający trójjedynego Boga, jest tu, w tym miejscu, gdzie skłaniasz głowę do modlitwy, gdzie rozmawiasz z Bogiem, gdzie czytasz Pismo, gdzie słuchasz nabożeństwa, ty i twoi domownicy, wszyscy razem. Tam jest Kościół. Moi drodzy, czasy są takie, że trzeba się do nich dostosować. Czy nam się to podoba, czy nam się to nie podoba. Dlatego Kościół to nie są tylko mury. Kościół to są nasze serca zjednoczone w modlitwie. I oczywiście tęsknimy za tym, za czym tęsknili Izraelici, za tym miejscem szczególnym, bo ono wiąże się z naszymi religijnymi doświadczeniami i religijnymi przeżyciami. Ale teraz musimy myśleć inaczej. Teraz musimy myśleć o tym, że Kościół to jest nasz dom, że
On będzie tylko wtedy żywy, gdy będziemy się modlić i gdy z Panem Bogiem będziemy spędzać czas. Nie chodzi o to, żeby popaść w jakąś dewocję i teraz 24 godziny na kolanach klęczeć i się modlić. Nie, nie, to wszystko musi mieć swój wymiar, taki, na jaki się zdecydujemy, byle nie popaść tutaj w jakiś religijny obłęd. Natomiast to, co jest ważne, moi drodzy, to byśmy o modlitwie, o relacji z Panem Bogiem, ze sobą nawzajem pamiętali, bo tylko wtedy ten Kościół jest kimś, bo on ma twarz Twoją, moją, nas wszystkich. A gdy skończy się cała ta historia, którą teraz przeżywamy, to wtedy wszyscy spotkamy się i wszyscy będziemy świętować nabożeństwo, wszyscy opowiemy sobie, jak ten czas spędziliśmy i będzie to prawdziwe święto. Będzie tak jak w psalmie. Wszyscy będą się cieszyć. Wszyscy będą dostępowali tej łaski i chwały Pana. Tymczasem niech łaska i chwała Pana, jak to jest w psalmie napisane, będzie obecna w naszych domach, niech tam będzie doświadczana. Niech każdy z nas, myśl zasady powszechnego kapłaństwa, będzie takim kapłanem, kapłanką w swoim domu. Tego wam i sobie z całego serca życzę i z całego serca też błogosławię. Amen. Moi kochani, zaśpiewamy następną pieśń, którą znajdziecie pod numerem 593. 593, a tymczasem przyjmijcie życzenie pokoju. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, niech strzeże naszych serc i naszych myśli. W Jezusie Chrystusie, naszym Panu i naszym Zbawicielu. Amen. Pieśń numer 593. 593. Nasze głowy i zjednoczyć się w modlitwie. Boże i Ojcze, dobry i łaskawy, Tobie dziękujemy za ten czas, który możemy spędzić ze sobą nawzajem i przede wszystkim z Tobą. I za to błogosławieństwo Tobie dziękujemy, za to, że w trudnych czasach mamy możliwość kontaktu ze sobą w takiej ograniczonej formie,
ale co by było, gdyby i tej formy nam zabrakło? Za to, Panie Boże, Tobie z całego serca dziękujemy. Za to, że jesteśmy razem. Za to, że możemy być Twoim Kościołem, choć nie możemy przebywać w murach naszych kościołów i kaplic, to dzisiaj nasze domy stają się prawdziwymi świątyniami, gdzie przychodzimy do Ciebie z modlitwą, gdzie otwierasz przez Twoje słowo swoje usta i kierujesz do nas swoją wolę, to, co dla Ciebie ważne. Za to Tobie, Ojcze, dziękujemy. Tobie dziękujemy za to, że wszystkie te internetowe nabożeństwa, transmisje, modlitwy mogą stać się naszym udziałem, także w naszych domach. Panie Boże, błogosław te nasze kościoły. Niech wiara w Ciebie i ufność wobec Twojej osoby rozwija się, Panie Boże. O to Ciebie, Ojcze, prosimy. Prosimy Ciebie też, Ojcze, miej w opiece cały nasz kraj i cały świat. Dawaj, by pandemia już bardziej się nie rozprzestrzeniała. Bądź z wszystkimi tymi, którzy potrzebują pocieszenia. Bądź z tymi, którzy chorują, by wrócili do zdrowia i odzyskali siły. Bądź, Ojcze, z nami wszystkimi, daj nam siły do tego, byśmy potrafili przestrzegać wszystkich zasad bezpieczeństwa, choćby tych zarządzonych w ostatnim czasie, nie dalej jak wczoraj. Bądź, Panie Boże, z nami wszystkimi. Prowadź i błogosław. Tobie się, Ojcze, powierzamy i Tobie za wszystko dziękujemy. Prosimy, byś błogosławił wszystkich tych, którzy troszczą się tak mocno o nasze dobro. Błogosław, Ojcze, wszystkich lekarzy, całą służbę zdrowia, ratowników medycznych, służby mundurowe. Błogosław, Panie Boże, wszystkich, którzy pracują w handlu, w transporcie, aptekarzy. Błogosław, Ojcze, tak samo wszystkich tych, którzy wywożą nasze nieczystości. Panie Boże, bez ich pracy byłoby naprawdę trudno. Dlatego prosimy, daj nam przetrwać w błogosławiony sposób ten czas kwarantanny i daj wszystkim, Panie Boże, siły. O to Ciebie, Ojcze, prosimy i jako Twoje dzieci chcemy się zjednoczyć w modlitwie, której Ty nas nauczyłeś. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Albowiem Twoje jest królestwo i moc i chwała na wieki wieków. Amen. Wysławiajcie Pana, albowiem jest dobry. Mocą i pieśnią moją, On jest moim Wybawicielem. Jezus Chrystus wczoraj i dziś, tenże i na wieki. Niech Ci błogosławi Pan i niechaj Cię strzeże, niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad Tobą i niech Ci miłościw będzie. Niech obróci Pan twarz swoją ku Tobie i niechaj Ci da swój święty pokój. Amen, amen, amen. Moi drodzy, zanim zaśpiewamy ostatnią pieśń, numer 135, to jeszcze na Parchowiec do Cieszyna kieruje serdeczne pozdrowienia. I pieśń 135, serdeczne pozdrowienia dla Was wszystkich. Dziękuję za to, że wzięliście udział w tym nabożeństwie i przypominam, że mamy kolejną szansę spotkania się w niedzielę o godzinie 10:30, także na żywo za pośrednictwem platformy Twitch. Tam wystarczy wpisać Parafia Opole i za pośrednictwem Facebooka albo Parafia Ewangelicka Augsburska w Opolu, albo profil Wojciech Pracki i sobie nabożeństwo na żywo znajdziemy. Tymczasem
Miejcie się dobrze, trzymajcie się ciepło, bądźcie bezpieczni, niech wam Pan Bóg błogosławi i śpiewamy pieśń 135. Jeszcze będzie postludium na koniec.